ponieważ spotkanie szerszynkowskie będzie poświęcone wyjątkowemu artyście, mianowicie Wachowi. I ze swojej strony chciałam powitać panią Ewę Cudzik, pana Michała Pawłowa i panią Ewę Cudzik, tak. Całość realizacji powstała w ramach projektu dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Etnopolska. Tytuł projektu to Wokół dziedzictwa pędzlem Jana Wałacha, oczywiście dziedzictwa Beskidu Śląskiego. No i to przyświecało jakby całości realizacji. Poza działaniami o charakterze warsztatowym tworzyliśmy wspólnie publikacje. Mówię wspólnie, dlatego że tutaj poza moim udziałem był udział również Michała Kawuloka, Magdy Szatkowskiej i Bogusława Dziadzi jako reprezentanta tego środowiska akademickiego, którzy czuwali tutaj nad całością wizualną tego, co w albumie zostało zawarte. Dodam jeszcze, że całość prac, które zaprezentowaliśmy, pochodzi ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego, a my jako stowarzyszenie mamy pod opieką pewną część i tutaj na zasadzie takiej współpracy udostępniamy w celu pokazywania Jana Wałacha z zupełnie innej perspektywy. Album to wydawnictwo prawie 150-stronicowe, które przekrojowo pokazuje, jak te działania twórcze wyglądały, jak sam artysta pokazywał Beskid Śląski, ale to, co też dzisiaj zostało wspomniane, to też opowieść o człowieku, opowieść o artyście widziana tak naprawdę przez pryzmat jego pracy. Myślę, że tutaj ten dorobek Jana Wałacha, i to też zaznaczaliśmy w publikacji, jest tą kroniką Beskidu Śląskiego, co wielokrotnie podkreślamy, i właściwie jest takim niewyczerpanym źródłem inspiracji nie tylko dla nas jako pracowników czy fascynatów jego twórczości, ale również dla etnografów, antropologów, muzykologów, bo tutaj te źródła są bogate. Muzyka ludowa, muzyka tradycyjna, strój, topografia, architektura, więc tutaj każdy z zainteresowanych Beskidem Śląskim, ale tak naprawdę szeroko pojętą sztuką, znajdzie coś dla siebie. No i taki też był zamysł stworzenia całego albumu. A spotkanie w Cieszynie jest tym takim akcentem, też otwierający kolejny sezon dostępności pracowni Jana Wałacha. Tutaj znowu pozwolę sobie nadmienić, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę powstania pracowni. No i tym bardziej te drzwi pracowni otwierają się jeszcze szerzej i myślę, że jeszcze w kolejnych miesiącach będziemy mogli szerszą publikę zaprosić do tego, żeby faktycznie oglądać Jana Wałacha tam, gdzie tworzył, tam, gdzie żył, tam, gdzie była ta jego codzienność, powiedzmy to profanu, ale przede wszystkim to sakrum widziane przez jego twórczość i sztukę. Albumy są dostępne u nas w pracowni, nie prowadzimy szerokiej dystrybucji, więc tutaj faktycznie bliska obecność odwiedzających daje możliwość wejścia w posiadanie tego fragmentu twórczości Jana Wałacha. Nie myślę, ale tak będzie, że przełom sierpnia i września to będzie taki czas, w którym będziemy chcieli się spotkać wokół wystawowego takiego działania, no i również tego wymiaru artystycznego, więc na pewno pojawi się tutaj forma koncertowa, forma otwarta, na pewno plenerowa, z racji tego, że pracownia to jest mała kubatura, mało miejsca, ale dysponujemy olbrzymim terenem, który pozwala na zaproszenie większej ilości gości i to będzie się pojawiać, więc zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Myślę, że tutaj media społecznościowe, również Muzeum Śląska Cieszyńskiego, będą wspierać tą naszą aktywność promocyjną i w efekcie będziemy celebrować tą 100. rocznicę, do której będziemy tak naprawdę chcieli stopniowo wprowadzać właśnie przez media społecznościowe, pokazywać, o czym mówimy, jaki to obszar, w jakich latach, z jakich środków Jan Wałach stworzył to swoje miejsce pracy właśnie w Istnieniu.